witam w kolejnym materiale wideo Wordka Znika. Jest noc, mam bardzo dużo energii, bo nie spożytkowałem jej prawie w ogóle zeszłego dnia, więc teraz zaczniemy się powoli przygotowywać na ciężkie czasy zbieractwa. Więc tak, potrzebne nam jest kraftowanie. Dużo rzeczy musimy kraftować, na pewno będzie nam potrzebny furnace do przetapiania, ale jest potrzebny do zrobienia furnace'a, są nam potrzebne te simple iron parts, których nie mamy, bo żeby je zrobić, to potrzebujemy furnace. I tu się pojawia problem, musimy je kupić, więc żeby je kupić, potrzebujemy kasy, czyli kopać niestety groby. Mimo wszystko surowce już możemy pozbierać, bo one się wkrótce nam przydadzą. Więc tak, jeżeli o mnie chodzi, to trzeba zrobić tutaj porządki. Tu będą postawione wszystkie przedmioty do craftingu, więc musimy sobie zrobić jak najwięcej porządku. Wyrąbać przeszkadzające nam drzewo. Wykopać to. No i tu się pojawia kłoda. Takie kłody możemy zabierać ze sobą i zanosić na stockpile'a. One się tak ładnie tutaj układają. Kamieni jeszcze dużych nie miałem, nie układałem, ale drewno się tutaj gromadzi i później możemy wykorzystać je w craftingu. Coś jeszcze tutaj. Może posprzątajemy wszystkie krzaki. To bardzo dużo energii zabiera. A nam się przyda mieć więcej miejsca. To też możemy kamień wyrąbać. Chwila roboty i już prawie nie mam energii. Cyk, cyk, kopiemy dziurę. Dobra, już w miarę jest posprzątane. Jeszcze tu. Nie wiem, co on się zaciął. No, czynności za wiele nie wykonałem, już energii nie mam. I ostatnim tutaj zostało. No i not enough energy. Nic więcej nie zrobimy. Myślę, że na początku najważniejsze jest właśnie posprzątać tu i w piwnicy w naszym domku. Dlaczego jest ważne sprzątanie w piwnicy w domku? Tam z lokacji nie będziemy korzystali przez długi, długi czas, ale jak się posprząta te beczki, które tam są, to dostaniemy te nieszczęsne simple iron parts. I wtedy zaoszczędzimy trochę pieniędzy. To jest oczywiście rzecz randomowa. Oho. Not now, poczekajmy. Teraz podejdźmy. Once ignore, everything is ready. Good. Were there any problems? No, jakiś strange fella snooping around. My się tu przechadzamy i to właśnie my. Możecie trochę wyluzować, jestem tutaj graveyard keeperem. Tell them you are the graveyard keeper, tell the bishop is a good friend. Yeah, jesteśmy graveyard keeperem. Gościu czuje, że mówimy prawdę. Ostatnio wziąłem drugą kwestię i był trochę zniesmaczony. Zgodźmy się pójść na ceremonię. Tak, nie możemy powiedzieć o prawdziwym, bo Gary nas przestrzegał przed tym, że jesteśmy z prawdziwego świata. Po prostu uniknijmy odpowiedzi. O nie. Coś ukrywamy i gościu musi się o tym dowiedzieć. Ale śmiesznie szepta. Taki jest creepy ten gościu. No dobra. Dark cold is rising. No, będziemy musieli tutaj troszkę się pomęczyć z tym inkwizytorem. Widać, że to nie jest jakiś miły typek. No i on bardzo lubi palić wiedźmy, jak to na inkwizytora. Dzieci, nie patrzcie. Niech żyje inkwizycja.
No cóż, pracujemy ze zwłokami, to jest nasza praca. Czego chcesz od nas? Okej, nie możemy ufać ziomkom z wioski, musimy ufać ziomkom z miasta. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki podział, wojna między wioskowymi ludźmi, a ludźmi z miasta. Nie wiem, jaka jest ta fabuła do końca, ale ostatnio wziąłem Decline to be his friend, a tym razem zobaczymy, co się stanie, jeżeli się zgodzę. Żeby być, to musimy pokazać swoją dobrą wolę. No i mamy zadanie. Musimy przyjść po prostu, jak będzie kolejny tydzień, bo dzisiaj gościu nie chce z nami rozmawiać. Tak, chyba pokazuje. Meet me on any day on Witch Hill. I dostaniemy questa. No i tu chyba jest ten portal, o którym wspominał Gary. Możemy się przejść po okolicy, albo zobaczyć, czy da się z tymi ziomkami pogadać. No szkoda, babeczka zginęła. Z tymi się tutaj nic nie da pogaworzyć. Tutaj też pusto. Bieda. Bieda Overwatch. Zawsze jakbyśmy chcieli, to możemy sobie przejść tutaj po cenne surowce. Jak widać, ja i tak nie mam energii, więc nic nie zrobię. No ale chyba to by było na tyle z łażenia. Do miasta już nie ma po co iść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Musimy się zająć naszym cmentarzem. Więc najpierw polecimy do domu i się prześpimy. Oj, to chyba nie tędy. Co my tu mamy? Vineyard. A nawet nie wiedziałem, że to tu jest. Możemy naprawić do robienia winka. Fajnie, tu jest nasz domek zaraz. Obok. Dobra, wracamy. Aha, wiem, chciałem iść do miasta, żeby porozmawiać ze wszystkimi ludźmi. Ale znowu dzień się kończy, nawet nie zdążę dobiec. No więc Lipton. Więc jedyne, co mi pozostaje, to się po prostu kimnąć. Potrzebujemy też więcej certyfikatów, żeby mieć kaskę, więc kimnijmy się. O dziwo, zobaczcie, że teraz mi strasznie przycina gierka podczas spania. Wcześniej tak nie miałem. Nie wiem, może coś po update'cie wskoczyło. Dobra, we are so refreshed. Mamy zebrane surki, więc pora zrobić porządki. Cyk, z tego nic nie było. Jest, simple iron parts, chociaż jedna sztuka. Jakieś drewno. Tutaj też nic. Tutaj też bieda. O, dzisiaj jest noc, musimy iść do astrologa, to koniecznie. Gwoździe, no już nie mamy energii. Worki, otwórzmy, z tego jest mąka. Dobra, pozbieraliśmy, lecimy do miasta. Mała ilość czynności, a już w ogóle. Oj, nie śpi. Kościół, nie śpi, wstawaj. Przy okazji save'a zrobiłem. Chciałem skrzyneczkę otworzyć. Wrzucimy tak mąkę, wrzucimy to. I tak, chyba nie muszę nosić ze sobą Whetstone'a, ani wydaje mi się miecza. Na razie nie będę tego nosił, nie jest mi to potrzebne. Jak będę potrzebował, a nie, zrobimy tak. Oj, coś się widzę zbugowało. Teraz postać łapie dalszy ten plan. To i to wsadzimy sobie na zewnątrz. W razie jakbym potrzebował, będę miał bardzo blisko do pozyskania najważniejszych dla mnie rzeczy. To wszystko też mogę tu wsadzić, połszona i narzędzia. W razie jakbym chciał coś po drodze zbierać. Więc szybkim krokiem dymamy sobie
na lighthouse. Berry w ogóle to ja mogę sobie wziąć i wsadzić tam na dół. Przypominam, w momencie kiedy mamy włączony tabulator i cały ekran naszej postaci, dzień cały czas idzie, więc to nie jest aktywna pauza, nie jest w ogóle pauzą. Tak więc nawet nie wiem, czy Escape pauzuje. Escape chyba pauzuje, chociaż widziałem, że niektóre postacie się ruszają, przynajmniej ich animacje, więc to też trzeba się zastanowić. Lepiej chyba jest iść się przespać i zapisać. Widzimy, Donki niesie nam kolejne zwłoki, którymi się zajmiemy już jutro. My przebiegniemy szybko przez całe miasto. Też mi się wydaje, że ja wszystkiego w tym mieście nie odkryłem. O, tutaj coś jest, tego wcześniej nie widziałem. Co to jest? Fresh Eggs Trade. Pen i Chicken Egg. O, ciekawe. Tam jest też jakiś bezdomny. Zaraz podejdziemy, tylko najpierw lecimy szybko, bo kończy się dzień. Na południe, teraz na wschód. Tutaj przy Lighthouse mówiłem wam w poprzednim odcinku, że można zdobyć jabłka. Niestety nie wszystkie drzewka są aktywne, zdaje się, że tylko w dwóch drzewkach da się coś uzyskać. I jest i astrolog. Witaj staruszku, co masz mi ciekawego do powiedzenia? Jestem Grojewiard Keeperem. Wiedza przynosi tylko smutek. Co my możemy tutaj się od ciebie dowiedzieć? Nie chce nam pomóc. Pogładził zacnie brodę. I mamy mu przynieść czaszkę. Trochę to nielegalne, ale jednak ziomuś chce od nas czaszkę. No dobra. Oczywiście nie chodzi mu o czaszkę w stylu Gerego, tylko musimy wziąć zwłoki i wydobyć czaszkę. Wtedy dowiemy się coś nowego, tak więc questik jest. Tu mamy ziomka, od którego możemy kupić ryby i chyba sprzedać ryby. Oraz fishing rod, którego na razie nie kupię, no bo szkoda mi pieniędzy. Zresztą nawet nie mam pieniędzy, jestem biedny. Co my tu mamy? Tutaj się nie da wejść, tu też się nie da wejść. No nic, mało energii mamy, ale spróbujemy pozbierać jakieś jabłka. Tu jest jedno drzewo do zbierania. Jest trochę jabłek. To nie działa, to nie działa. To też nie działa. Po prostu chyba są niedojrzałe. Tu jest drugie drzewo. A i chyba tyle. Dwa drzewa tylko są. Czyli dwa drzewa z miodem, dwa drzewa z jabłkami. No a jagódki to, tak jak widzieliście, są wszędzie. To nie wiem, co to jest. Jakaś dziwna maszyna. Przeciskarka chyba. Na to wygląda. Ale chyba ona w Alfie nie działa. Pogadajmy. You touch my tralala ding ding dong. Od ziomka możemy kupić olej. Linę. No i nasiona na zioło. Widzimy, ziomek jest bardzo klawy. Przeskoczymy sobie teraz. Jest nocka, więc chyba już z nikim nie pogadam, ale możemy zobaczyć, czy gdzieś ktoś nie stoi. Tu widzimy, jest stanowisko do łowienia. Fishing spot. Możemy połowić, no ale ja nie mam wędki. Po prawej jest... Coś tu było. A, ocean. Plaża, ocean. Szkoda, że nie leżą tu nigdzie przedmioty. No ogólnie tu jest możliwość łowienia. Tyle, że ja tu przyszedłem z wędką, grając na poprzednim save'ie, i nie mogłem nic złowić. Tak więc nie wiem, czy muszą być jakieś skille w Alfie, które może są jakieś skille w Alfie, albo dodadzą je w finalnej wersji. Natomiast tutaj nie mogłem nic sobie połowić. Tu jest jakiś ziomeczek. Nie możemy pogadać w Alfie. Widzimy, dużo kontentu jest zablokowanego. Tam do góry też nic. Mimo wszystko, że to jest Alfa, i tak bardzo dużo rzeczy możemy robić, więc spokojnie kilka godzin pogramy. Warcamp zamknięty w Alfa wersji. O, czyli tam będzie dużo walki.
coś co lubicie. Co ciekawe, jeżeli wejdziemy w technologię i smiting, mamy tutaj bronię. Możemy iść właśnie w jakieś dodatkowe perki i coś, co jest zablokowane w alfie. Widzimy fajny pancerzyk, myślę, że tych skilli jest naprawdę... będzie naprawdę dużo. Tutaj jest coś dziwnego. Takie duże drzewo. Jest ziomek od tartaku, Cory. Od niego możemy kupić drewno i jakieś tam inne rzeczy. Tu widzimy, są narzędzia. Dobry toporek i dobre dłuto. To byśmy chcieli, ale nie wiem, jak zwiększać tier danej postaci. Pewnie przez zakupy. Natomiast nie będziemy tracili pieniędzy na tartak. Pogadajmy z tym elfem. You're welcome, fella. Pete. Pytanie padło. Skąd zdobywa się niebieskie punkty? No właśnie. Niebieskie punkty. Najgorsze z możliwych do zdobycia. Ogólnie sprawa wygląda tak, że... Musimy najpierw wykonać questa u episkopa. Wtedy otwiera nam się kościół. I w kościele dochodzą nam jakieś perki z teologii, chyba tutaj, nie. Dochodzą nam book writing. I tam dopiero musimy skraftić chyba jakiś specjalny stół gdzieś z tych skilli, gdzieś z tych dalszych. I tam dopiero możemy coś robić, żeby dostawać te niebieskie. Ale to sobie jeszcze pograsz a pograsz, żeby to mieć. Na początku tylko te dwa są najważniejsze. No, witaj Andrzeju. Więc tak, u tego ziomka możemy kupić jakieś pierdoły, na których mi nie zależy w ogóle. O, dzisiaj jest dzień mszy. Ale to i tak sobie nic nie zrobimy, bo nasz graveyard jest ciągle w złym stanie. Tu możemy kupić jakieś pierdołki, butter, cheese, jakieś przedmioty, które nam są potrzebne gdzieś w przyszłości. Tutaj chyba nic, to możemy zebrać, o ile mi energii starczy, nie starczyło. Możemy go pociachać? Nie, pogadać, trade. O, od niego możemy kupić pszczoły i to jest chyba to, co będziemy chcieli rozwinąć w przyszłości. Zrobić sobie ule, kupić pszczoły, no i one, żeby się tam rozwijały, czyli chyba biwax będzie trzeba kupić i bi, one wtedy będą tam siedziały i będziemy mieli miodzik. Miodzik chyba najcenniejsza rzecz w tej grze. A te beehouse'y, oj, przydałyby się. No już mi gardło zaczyna boleć od gadania. Niedobrze, będzie sobie trzeba zrobić przerwę. Ale to za chwilę, jeszcze przejdziemy się troszkę po wiosce. Tutaj jest jakaś babyczka, karncarka. Hello, ona jest zajęta. Pewnie w alfie nie da się gadać z nią. O, wcześniej też próbowałem i cholera, nie dało się. No, Andrzeju, widzisz, gierka zakupiona, tak więc możemy ostro cisnąć. Pójdziemy sobie jeszcze do góry. Tu jest grób, który no, pewnie wiąże się z jakimś questem u ziomeczka, Miller. Kościół potrzebuje coś do zmielenia, ale nic nie ma. Miłe powitanie, coś tam, no i rozmowa nie jest dostępna. Mąkę możemy od niego kupić i inne pierdółki. Też szkoda, że... Szkoda właśnie, że dużo rzeczy jest ograniczonych, ale no, nie dziwię się. To ma nas tylko zachęcić do jej zakupu, a nie pokazać całą zawartość. Ja mimo wszystko jestem już zadowolony i gra zakupiona jest. Czy będzie dzisiaj live? Tak, zapraszam wieczorem. Co my tu mamy? Gościu tam krótka pogadanka. Handel, o! I to jest bardzo ważne, bo możemy od niego kupić nasiona. Na razie chyba nie będę tego ruszał, bo i tak nie mam... Nie mam jeszcze przecież możliwości tam. O, czy jest jeszcze jeden miodzik? No niestety, to drzewo jest zablokowane. Widzimy tylko na naszym terenie jest możliwość zabawy przy drzewie.
Dobra, wracamy, już dużo czasu zmarnowaliśmy. Oj nie, 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 sorry. Jeszcze jedna rzecz, nie byłem w tawernie pogadać odnośnie naszego ogrodu. Więc to jest bardzo ważne, szybko przebiegniemy przez tą wesołą wieś. Tup, 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 jesteśmy już u celu. O, jest nasz Horadrik i Ask About Garden, bla bla bla. Jest w posiadaniu kupca, no ale daje mi możliwość korzystania z ogrodu. Ask About the Details. Aha, wszystko powyżej północy jest wartością miasta, no i dlatego to tak wygląda to podejście. Chyba nadal musimy pogadać sobie z kupcem, który pojawi się gdzieś tam. Może będzie powiedziane kiedy, tak, w ciągu, tak jak będzie ten znaczek, to pojawi się Merchant. Czy możemy coś kupić? Możemy, ale nie potrzebujemy, więc wychodzimy. Merchant będzie za 2 dni. Ogólnie to nie będzie przyjemna rozmowa. Wiadomo, kupiec to liczy się tylko i wyłącznie z kasą, której my niestety nie mamy. Wypadałoby w końcu pobudować jakieś groby. Tak więc jak najszybciej lecę na lewo. Wracamy do domku, już noc. Zregenerujemy sobie szybko energię poprzez drzemkę. No i w następnym chyba odcinku zajmiemy się chowaniem zwłok. Bo jeśli się nie mylę, to osiołek coś nam przyniósł. Tak, przyniósł nam zwłoki. Musimy zdobyć czaszkę. A do zdobycia czaszki potrzebujemy 10, 10. Mamy 10, 27. Od razu pójdziemy w te dwa skillem. To jest to, co ja wam mówiłem. I teraz zdradzę wam pewien sekret, który czytałem w tutorialu na Steamie. Jeżeli weźmiemy sobie nasze kochane zwłoki i pierdykniemy je tutaj, to widzimy czerwona, biała, no już skwaśniałe tam zwłoki, nie? I tak, to nam mięso usuwa nam jedną białą czaszkę. Czaszka dodaje nam jedną czerwoną czaszkę. Kość nie robi nic, skin nie wiem co robi. Krew zamienia jedną czerwoną czaszkę na białą czaszkę i tak samo usunięcie tłuszczu zabiera zamienia jedną czerwoną czaszkę na białą. Więc warto jest sobie czasami dodać czerwoną czaszkę, żeby później je zamienić na białe. Te trzy rzeczy robią trzy rzeczy randomowe. Mogą dodać, mogą zabrać, mogą zamienić, nie wiadomo, więc to jest trochę taka gra w hazard. Więc warto sobie tym się pobawić, jeżeli tam zwłoki nam nie wyjdą, no to można chyc do wody, plum i sprawa załatwiona. Więc ja na pewno sobie pójdę w te skille w następnym odcinku i zajmiemy się chowaniem dobrych zwłok. No i fajnie. A ja sobie też zrobię przerwę od streama, a was też zapraszam do kolejnych materiałów. Tak więc na razie.